Władca sieci. Tak mówi się o Stu, czyli do niedawna polskim pingwinie, którego vlog dotyczący gier w zeszłym roku miał 173 miliony wyświetleń. Pewnie ze względu na same gry i niebanalne poczucie humoru Stu. Yo! Ej, a kiedy w ogóle robimy Sylwestra? A to szparagi, które opowiadając w specyficzny sposób o problemach młodych kobiet... No to do przymierzania. W ciągu roku zdobyły ponad 134 tysiące subskrypcji na YouTubie. Chętnie wyszłabym z domu, ale tak bardzo nie chce mi się mieć włosów. Ale świetna torebka. Już nie. No siema! Witamy bardzo gorąco gwiazdy sieci, bohaterów naszego dzisiejszego spotkania, a są to Natalia Szymaniec, międzyrzeckie szparagi, i Karolina Pielesiak, także międzyrzeckie szparagi. Czy ty czujesz akadycję? Ja, tak, jesteś międzyrzecka, radiowa, rogalska i w ogóle. Jest z nami Stu. Stu Barton, tak. Bloger Stu TV. Tak, zrobiło się wielkie zamieszanie, ludzie cię kochają. To może jeszcze widzą pytania na śniadanie. Wyjaśnijmy, czym zajmuje się twój kanał w sieci? O czym mówisz do ludu? Generalnie mam parę kanałów, ale na tym, o którym mówimy dzisiaj, ten Stu TV, to robię takie swoje pomyślunki, co przyjdzie mi do głowy, co sobie wymyślę takiego fajnego, to wstawiam to filmik. I generalnie popularnie są takie rzeczy jak takie wyzwania na żywo albo jakieś wkręty. Czyli dajesz zadania ludziom, prawda? No tak, albo ludzie zadają mi zadania, na przykład ostatnio dostałem zadanie i... Zaczyna się. Jakie zadanie? Wiem, że nie jestem idealny. No i generalnie, jeśli odpowiesz mi na to pytanie, to obiecuję, że pokażę ci, jak władzić w sieci. Czy zostaniesz moją żoną? Ona jest wolna, wiesz o tym, że ryzykujesz. Jeszcze się zgodzi. To i nawet lepiej. Słuchaj. No jesteś tak cudny, masz tyle uroku. Mówiłam o tym wielokrotnie, nie ma najmniejszego problemu. Ja muszę nałożyć. A, o Jezus, przepraszam, na to na mały, bo okazało się, że na małe, no, dobra, z serduszkiem. I co teraz będzie? Moje słowo. No, teraz jesteśmy, teraz jesteśmy razem. Zaręczeni. Jest. Ale podoba mi się, dlatego że, proszę Państwa, Stu zaproponował internautom, to wszystko z tego wynika, poza oczywiście miłością do Marzeny. Internauci zaproponowali zadanie, on wybrał jedno z wielu, no i proszę, i tak się to robi. Ale chyba na prawej się nosi, nie, na lewej nosi, na lewej, dobra. Słuchaj, założył na lewą, przestań kwestionować. Chłopak się postarał, no właśnie, różowe serce. Serce, to najpiękniejsze słowo świata. Stu, a jakie jeszcze wyzwania i zadania dostajesz od internautów? Opowiedz o tych najbardziej zwariowanych. O ja, no są różne takie szalone, ale generalnie no na przykład często też odpowiadam na pytanie, na przykład na serię wyzwania czy pytanie, więc tam mam wyzwania takie, które wymyślają, ale to jest tyle różnych wyzwań, że no, ja po prostu nie przychodzisz do głowy, to najbardziej ważne. Na przykład to było i to wybrałem na dzisiejszy Stu, poranek. Twoje imię, twój akcent świadczą o tym, że ojczyzną twoją jest kraj inny niż Polska. No tak. Skąd jesteś? Z Anglii. I co robisz u nas i dlaczego żyjesz w naszym kraju? Co to przyjechałem na stałe do Polski, bo naprawdę super kraj. Rodzice też, czy tylko ty? Nie, tylko ja. Mama została w Anglii, tato mieszka w Szkocji. Ja przyjechałem sam tutaj, bo chciałem generalnie być bliżej widzów swoich, być bliżej znajomych, być bliżej youtuberów innych, z którymi się kumpluję i żeby po prostu tutaj rozkręcić wszystko. No naprawdę tutaj ludzie są tacy super, tacy fajni. A któryś z twoich rodziców jest z Polski? Masz polskich rodziców, czy twoi rodzice są z Wielkiej Brytanii? Mama Polka, bo ja przyjechała do Anglii, jak miała 19 lat, a tato Anglik. Rozumiem. Tato Anglik. Szkot? Anglik. Ale mieszka w Szkocji. Ale mieszka w Szkocji. Chciałam tylko doprecyzować. To ja już wiem, dlaczego Stu od samego rana był taki strasznie miły dla mnie, nie znając mnie wcześniej, pocałował mnie w policzek i ja od razu się zakochałam. A teraz dziewczyny, nasze szparagi. O czym wy mówicie do swoich widzów? To są różne tematy. W sensie my poruszamy naprawdę wiele tematów, jeśli chodzi o YouTube. Nie są tylko kobiece sprawy. No właśnie, to nie są tylko kobiece sprawy. My mówimy na przykład też o oszczędzaniu. Mówimy, jak sobie poradzić na studiach. A jak myślicie, dlaczego wy akurat odniosłyście sukces? I łatwo było? Czy brakowało kobiet na polskim YouTubie, które robią coś innego niż tutoriale dalej makijażowe, czy... No tak, dalej Gdyby brakuje. Ktoś nie wiedział, o co chodzi, co to jest tutorial?
Takie instruktorzy. Jak się pomalować. Cześć, okay. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić sobie takie piękne loki. I po kolei, krok po kroku, będę uczyć, jak robić tak piękne loki. To wy troszeczkę to prześmiewacie? Czy my prześmiewamy tutoriale? Nie, nie możemy tak powiedzieć. My się naprawdę z niektórymi dziewczynami z YouTube'a, które to robią, kolegujemy, nawet wręcz bardzo dobrze trzymamy, o. Więc nie możemy tego prześmiewać, ale no to jest też temat, który był poruszany na polskim YouTube, jeśli chodzi o komedię, czyli dużo innych YouTuberów śmiało się z takich rzeczy, bo wiedziało, że brakuje kobiet, które robią coś innego i na YouTubie kobiety są znane tylko i wyłącznie z tego, że robią tutoriale, że robią makijaże. Albo mówią, jak się ubrać. Właśnie, albo mówią, jak się ubrać, a nie ma tych, które robią coś śmiesznego i dlatego wydaje mi się, że było to tak. Ktoś was do tego zainspirował? Czy to był wasz własny pomysł? Ja chciałam się oderwać od takiej szarej rzeczywistości. Wiadomo, matura mnie przytłaczała i postanowiłam, żeby zrobić coś, czego nie robił jeszcze nikt. Na pewno w Międzyrzeczu tego nikt nie robił. I wy same montujecie, nagrywacie się, w ogóle jesteście absolutnie samowystarczalne. Naprawdę? Tak? Kamera na statywie, włączam, wbiegam na plan i gramy scenkę? Tak to wygląda. Proszę bardzo, dziewczyny, które biorą sprawy w swoje ręce. Jakieś muszą być. A macie w ogóle czas na miłość? Czy mamy czas na miłość? No Sława, wiecie, populara wam skoczyła i teraz po prostu trzeba cały czas tę poprzeczkę stawiać coraz wyżej, oddać się temu, no i gdzie tutaj, wiecie, czas na takie rzeczy, jak znaczy, przed chwilą się odbyły. Można znaleźć na to czas. Znaczy, Natalia też studiuje i no ja mam ciężko jest pogodzić wszystko, czyli studia, praca i kanał na YouTube i nie ma, naprawdę ja nie mam często czasu dla swoich przyjaciół i znajomych i często też nie mogę wrócić do mojego miasta, gdzie zostawiłam wszystkich moich przyjaciół. A skąd jesteś? Z Międzyrzecza. A myślałem, że tam przyjechałaś kręcić wasz program. Skąd inąd? Stąd moje. Powiedz trzy razy szybko Międzyrzecz. Międzyrzecz. Brawo. Jeśli chodzi o miłość, sprawa mniej lub bardziej załatwiona. Wierzę, że znajdziesz takową nawet mimo zajętości ogromnej. Posłuchajcie, jesteście bardzo młodymi ludźmi z bardzo porządnie rozkręconym biznesem, bo de facto jest to też biznes, sposób na życie. Czy może jeszcze nie da się z tego żyć, co wy robicie? No. Są z tego pieniądze? No będziesz mógł mnie utrzymać, Stiu, jak już mi się oświadczyłeś. Bez problemu. Same serce utrzyma. No, jest słonko. A jak kiedyś... jeszcze mi troszkę pozwól pogadać, tak o tyle proporcji do tyle. Ale jesteś złośliwy, wiesz? Bo taki ciekawy jestem, muszę walczyć o swoje. Proszę państwa, Sylwester Wadęga, pisało się, kiedy jego pies Pająk pojawił się w sieci, o jego milionowych dochodach. Czy osiągając status takich gwiazd jak wy w internecie z ponad 100 tysięcy lub 200 tysiącami subskrypcji, to już jest kolorowe życie milionera? Zależy właśnie, czy pozwala na to czas. Tak jak my mamy studia, czy właśnie swoje takie zajęcia, to nie możemy się podejmować ale troszkę czy konto tego. Mówi o tym, że to już jest no to właśnie chyba, wydaje mi się, że to zależy od czasu. Jeżeli ktoś się w temu poświęci w pełni, no to wtedy konto może zadawać. Jeżeli jest osoba, która wydaje swoje filmy powiedzmy tydzień w tydzień, robi to naprawdę idealnie i wszystko dopracowuje i no jest naprawdę, działa to na świetnym poziomie, to oczywiście można. My niestety nie możemy tego jeszcze zapewnić naszym widzom, że wydajemy cały czas z dokładną godziną tygodniowo i no niestety... No. Ale dążycie do tego. Dążymy. A my, Stiu, życie nasze będzie mlekiem i miodem płynące, bo Ciebie kochają, prawda? Będzie. No. Będziemy bogaci? Jeśli chcesz. Wiesz? Może już jesteśmy. Może już jesteśmy. Super. Dzięki. Stiu, wracasz na czat. Wracam na czat. Dobra? Teraz... Ale nie, spokojnie, usiądź jeszcze. My, proszę państwa, teraz